Postanowiłem sprawdzić, jak gryzie komar. Właściwie to powinno się spytać, jak kłuje komar. I to nie komar, tylko komarzyca, bo tylko samice komarów żywią się krwią, która jest im potrzebna do rozwoju i złożenia jaj. Samiec żywi się nektarem kwiatów, czyli można powiedzieć, że nie jest krwiożerczy, tylko romantyczny. Na świecie jest ponad 3,5 tysiąca gatunków komarów, w Polsce prawie 50. Postanowiłem sprawdzić, ile czasu potrzebuje komar, aby się opić do woli. Wybrałem Puszczę Kampinoską, w której podobno jest najwięcej gatunków komarów w Polsce. Ta komarzyca pije tak zachłannie, że może jej pęknąć odwłok od mojej krwi. Ale spokojnie, komary mają mechanizmy zabezpieczające przed taką sytuacją. Samica gryzie, kłuje tylko raz, bądźmy więc wyrozumiali dla nich. Jak opije się do woli, to wysysa z powrotem substancje rozrzedzające, które są alergizujące i miejsce po ukłuciu nie swędzi. Dzisiaj nakarmiłem 3 komarzyce, zanim udało mi się nakręcić sensownie filmik. Zwykle potrzebują minutę i 10 sekund, aby się poczuć syte. Zaglądaj częściej na mój przyrodniczy kanał, a najlepiej zasubskrybuj go. Znajdziesz na nim wiele interesujących informacji.